Wypłynęli 18 czerwca. Ich środkiem lokomocji był kajak. Do pokonania mieli ponad 800 kilometrów. Dali radę. Choć pan Paweł Wiśniowski musiał zrezygnować wcześniej z podróży, to ich kajakową wyprawę można zaliczyć do udanych. Znajdujemy się w tym miejscu nie bez znaczenia, bo środkiem lokomocji w waszej ostatniej podróży był właśnie kajak, ale nie wypłynęliście z Cieszyna. Dlaczego? Z Cieszyna nie wypłynęliśmy dlatego, że po prostu Olza w tym miejscu w Cieszynie jest zbyt mało wody, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że po prostu kajaki żeśmy mieli dmuchane, a tutaj są jeszcze po prostu takie skałki, na których można by go było przedrzeć i uznaliśmy, że zaczniemy po czeskiej stronie i zaczęliśmy wyprawę naszą w chałupkach. W chałupkach zaczęliście i jaki był cel? Ile kilometrów, co sobie założyliście? Gdzie chcieliście dopłynąć, a gdzie dopłynęliście? Chcieliśmy przepłynąć meandry Odry. To jest jedyny kawałek taki tutaj blisko nas dzikiej Odry, gdzie jest nieuregulowana rzeka, jest pełna zakoli, zakrętów, bystrzyc, przeszkód różnych na torze wodnym. Więc tych 7 kilometrów, bo on bodajże tyle mają te meandry Odry do miejscowości Zawidów, prawda? I później już dalej, w pierwszy dzień żeśmy dopłynęli do Raciborza, tam gdzie się zaczyna kanał Ulgi, tam żeśmy na noc sobie rozbili namioty, spotkaliśmy dwóch młodych ludzi, którzy też na kajakach pływają. Oni nas w zasadzie też poinformowali, że jest rok Odry, że jest do zdobycia odznaka Odry. Pan nie dopłynął do celu, pan szybciej musiał przerwać jakby ten spływ kajakowy. Tak, tak, ze względu na stan zdrowia w styczniu miałem wylew wewnętrzny i po prostu zaczął organizm mi odmawiać posłuszeństwa. Wysiłek w porównaniu z wycieczkami górskimi czy wycieczkami rowerowymi jest odpowiednio jednak większy. Mimo wszystko by się wydawało, że to jest tak fajnie na wodzie, ale jednak trzeba cały czas trzeba wiosłować i wiatr w twarz, cały czas na zachód, wiatr zachodni. No i ze względu na stan zdrowia w Dobrzeniu Wielkim musiałem zrezygnować. Ale posmakował pan tej wyprawy. Tak. 100 kilometrów przepłynięte. Ponad 100 kilometrów przepłynięte. No i znaczy była to w ogóle pierwszy kontakt z kajakiem. Tu my mieli 4 godziny. Pan dopłynął do celu. Radość była, że udało się pokonać tą trasę, którą się założyło, zaplanowało? Była radość, już do końca tak było mi trochę smutno, że Paweł ze mną nie dopłynął. Trochę. To tak samotnie później do celu już. No w zasadzie tak, to już było tylko samotne wiosłowanie. Spotykałem ludzi trochę po drodze, spotkałem kajakarza, który takiego Roberta z Podradomia, który ma na swoim koncie chyba rekord świata, bo przepłynął rzekę Wołgę pod prąd, 3000 ileś tam tysięcy kilometrów i w ciągu 50 kilku dni, więc skala jego wyczynu, a mojego, to jest takie coś. On zresztą Odrę, jak go spotkałem, Odrę pokonywał też pod prąd. Chociaż my płynąc z prądem, a na tych jeziorach, jakie są utworzone między śluzami, a mając ten wiatr północno-zachodni, mieliśmy praktycznie tak pod prąd. Więc jeżeli bym na chwilę przez to wiosłować, to mnie zdryfowało z powrotem w to miejsce. Ten dzień, cośmy właśnie z Opola do tego Dobrzynia, to myśmy chyba 14 kilometrów od rana. I do 5 po południu. Cały czas pod prąd i cały czas spychało nas. Po prostu nie było możliwości nawet załatwienia potrzeb fizjologicznych, bo nie było takiej możliwości. Leszek jak odebrał telefon, to był 50 metrów za mną. Jak odebrał telefon, a jak porozmawiał, to już go nie widziałem. Po prostu tak go po prostu spychało z powrotem do Opola. Złapała mnie na rzece okropna ulewa. Przed Oławą to chyba godzinę wiosłowałem w takiej wodzie, że z mariny tam wyszli ludzie, popatrzcie, kto się z wody wydłuża. Miałem wody tak, jak się mówi, tyle samo z góry, co na dole.
oberwanie chmury takie, że zdjęcie zrobiłem temu takie tylko na początku, jak to zaczęło kapać. Bo potem już się chowa wszystko, bo by mi to zalało, cały ten sprzęt. Całą tą waszą wyprawę można było też śledzić w internecie. Pan sprzęt miał. Miałem ze sobą laptopa, codziennie tam wklejałem. A przy tych ulewach laptop przeżył? No, laptop przeżył, był schowany we worku żelonowym. Zresztą miałem fajne takie torby nieprzemakalne, mieliśmy, też żeśmy sobie zakupili, więc torby naprawdę dobre, bo mi dwa razy spadła do wody torba i się wody do niej nie nalało. Do morza dopłynąłem, bo w zasadzie liczy się obszar morski od trzeciego mostu w Szczecinie. Tak liczą żeglarze, czyli dopłynąłem do morza. Nie zrobiliśmy tylko tego, co my planowali, że pójdziemy od tego Świnoujścia piechotą w stronę Świerardowa Zdroju, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Nie próbowałem iść z sobą, bo mi się samemu bym skniło, jak się dogodą, a tak z Pawłem sobie pójdziemy na rok. Albo z tej strony, albo z tamtej strony. No coś na pewno z tego szlaku wokół granic Polski na pewno coś zrealizujemy. Może nie cały, może tylko część. Ale na pewno. Bo to była druga wyprawa też organizowana w ramach klubu, tak? Abstynentów. No tak chcemy właśnie w klubie propagować turystykę, żeby zachęcać ludzi, którzy jak się to przestali turystycznie chodzić po barach, żeby zaczęli chodzić po górach, nie tylko po górach, pływać, robić coś po prostu z tym czasem pożytecznego dla siebie. Teraz właśnie byłem... To zakończyłem, wyszedłem na ostatnią górę Korony Gór Polski i byłem tam sam oczywiście we wczesnych godzinach rannych, no i zdobyłem ten ostatni szczyt i jakoś tak nie potrafiłem się cieszyć. Znaczy się, niby tak, no, zdobyłem Koronę Gór Polski i co dali? To tak jest chyba, jak się połknie już tego bakcyla takiego podróżniczego, no to ciągle mało, ciągle trzeba coś zdobywać, odkrywać. A tak. Tylko że w granicach, tak, w granicach rozsądku i może nawet w granicach naszego kraju, bo przecież jest piękny. No właśnie. Często tak jest, że tego swojego nie znamy, a cudze chwalimy, nie? Tak. Tak to jest właśnie, że ludzie jeżdżą daleko, szukają, a my mamy tak piękne miasta z zabytkową architekturą. Dużo jest na ziemiach zachodnich obecnie. Tam są miasta, które są otoczone jeszcze murami obronnymi. Jest po prostu, jest co zwiedzać. Można codziennie samochodem, motorem, rowerem. Jest tyle pięknych miejsc. Nasz Cieszyn, no, staramy się go też propagować. Wyruszając w naszą podróż, zaopatrzyliśmy się w Urzędzie Miejskim w foldery. Bardzo wielu ludzi o naszym mieście nawet nie słyszało. Nie wiedzą, gdzie jest ten Cieszyn. I to najgorsze, że młodych ludzi. A podróże rozwijają. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Najbardziej człowiek się rozwijał w czasie podróży. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.